Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Księżycowy chrząszcz. Księżycowy chrząszcz mieszkał w domku w kształcie księżyca. Na głowie miał księżycowe czułki, a jego skrzydła wyglądały jak malutkie półksiężyce. Ale nie mógł latać, bo jego skrzydełka były zbyt cienkie. Wielką radość sprawiło mu siedzenie na trawie i przyglądanie się kształtom chmur. Jego małe nóżki również były bardzo słabe, dlatego nie potrafił chodzić. We wszystkim pomagał mu mały pająk. Księżycowy chrząszcz siadał w swoim księżycowym fotelu z kółkami, a jego przyjaciel zabierał go na spacery. Gdy księżycowy chrząszcz był głodny, mały pająk przysuwał go do stołu, a wieczorami kładł go do łóżka. Mały pająk nigdy nie opuszczał księżycowego chrząszcza i zawsze wiedział, czego mu potrzeba. Wiedział też, kiedy jego pomoc nie była konieczna. Jednak księżycowy fotel nie był zbyt dobry na długie wyprawy. Dlatego gdy księżycowy chrząszcz wybierał się gdzieś na dłużej, wzywał swojego przyjaciela Stonogę. W ten sposób mógł zbierać leśne grzyby, brać udział w przedstawieniach, a latem zbierać ulubione truskawki. Stonoga uwielbiała wozić chrząszcza na swoim grzbiecie. Pewnego letniego dnia Stonoga dostała list. Zobacz, powiedziała podekscytowana, to dwie wiórki Remigiusza. Zapraszam mnie do siebie, jutro wyruszam w drogę. A co będzie ze mną? Zapytał księżycowy chrząszcz smutnym głosem. A jak się dostanę na jutrzejszy koncert skrzypcowy Alfonso? Coś wymyślimy, odparła Stonoga. Gdybym tylko mogła na niego pójść bez niczyjej pomocy. Westchnął księżycowy chrząszcz. Wiem, co może się przydać. Wózek, którym będziesz poruszał się całkiem sam. Wózek na kółkach, odrzekł księżycowy chrząszcz. Tak, byłoby wspaniale. Stonoga wzięła ołówek i zaczęła projektować swój wynalazek. Gdy projekt był gotowy, przyjaciele odwiedzili Edka, który potrafił wszystko naprawić i zbudować. Edek zerknął na projekt i od razu wziął się do pracy. Przyniósł narzędzia i potrzebne części. Uderzał młotkiem i wiercił dziury. Wózek był gotowy tego samego popołudnia. Wypróbuj go! Zawołał Edek i pomógł księżycowemu chrząszczowi usiąść na wózku. A teraz ruszaj! Zachęcała przyjaciela Stonoga. Księżycowy chrząszcz ostrożnie pokręcił obręczą przymocowaną do koła i wprawił swój wózek w ruch. Hurra! Krzyknął Edek. To będą moje nogi! Powiedział księżycowy chrząszcz z zadowoleniem, a promienie słońca delikatnie muskały jego słabe nóżki. Chrząszcz ćwiczył jazdę na wózku do wieczora. Nauczył się kierować, przyspieszać, zwalniać i zatrzymywać. Nazajutrz księżycowy chrząszcz wybrał się na koncert świerszcza całkiem sam. Uważaj na siebie! Zawołał mały pająk zmartwionym głosem. Wszyscy byli bardzo zaskoczeni i podbiegli, żeby się przywitać. Hej, przyjechałeś tu sam? Zapytał Bartek i spojrzał na nowy wózek. Tak, całkiem sam, przyznał dumnie księżycowy chrząszcz i opowiedział o swoim wynalazku. Wkrótce zaczął się koncert Alfonso. Wszyscy leśni przyjaciele przybyli, by go wysłuchać. Po koncercie Bartek i Basia odprowadzili do domu księżycowego chrząszcza. Mały pająk siedział w oknie i czekał na swojego przyjaciela, który wrócił do domu cały i zdrowy. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piernik. Nastał grudzień, a las pokryła gruba warstwa śniegu.
Bartek i Basia gawędzili w domu Biedronki. A może upieczemy piernikowe ciasteczka? Zaproponowała Basia z szerokim uśmiechem na ustach. Bartek i Basia zabrali się do pracy w kuchni. Krzątali się pośród przypraw i mąki. Następnie rozwałkowali cienkie ciasto na stole. Basia wyjęła z szuflady foremki do pierników. Przyjaciele wycięli mnóstwo różnych kształtów i wsadzili pierniki do piekarnika. Po upieczeniu ciasteczka były chrupiące. Basia wyjęła je z piekarnika i przesypała do ślicznej miski. Następnie ostrożnie wystawiła ją na śnieg. Gorące ciasteczka szybko wystygną na mrozie, powiedziała Bartkowi. W tej samej chwili nad domkiem przylatywała sroka. Poczuła smakowity zapach piernikowych ciasteczek. Wyglądała i złapała w potężny dziób miskę z ciasteczkami. Później, gdy Basia wyszła z domu, miski i ciasteczek nie było. O rety! Ktoś zabrał nasze ciasteczka! Krzyknęła. Ale kto mógł to zrobić? Zapytał Bartek. Bartek i Basia postanowili poszukać złodzieja w lesie. Jako pierwszą spotkali Irenkę. Cześć, Irenko. Ktoś zabrał moją żółtą miskę pełną piernikowych ciasteczek. Nie wiesz, kto to zrobił? Zapytała Basia. Wiem, to była sroka. Poleciała w tamtą stronę. Przyjaciele szli, aż spotkali gąsienicę. Cześć, gąsienico. Sroka zabrała moją żółtą miskę wypełnioną piernikowymi ciasteczkami. Widziałaś, w którą stronę poleciała? Gąsienica wskazała kierunek. Chwilę później Bartek i Basia zauważyli Roberta i Edka budujących bałwana. Widzieliście srokę? Zabrała moją miskę i nasze pierniki! Poskarżyła się Basia. Tak, widzieliśmy ją. Poleciała nad strumień. Odpowiedział Żuk. Zobacz, Basiu, okruszki z ciasteczek! Sroka musiała tędy lecieć! Krzyknął nagle Bartek. Jeśli pójdziemy za tym tropem, dotrzemy do gniazda sroki! Zaproponowała Basia. Przyjaciele szli za okruszkami i wkrótce dotarli do gniazda sroki i smakowitego zapachu piernikowych ciasteczek. Bartek i Basia zapukali do drzwi. Czy to ty zabrałaś miskę wypełnioną świeżymi ciasteczkami? Zapytała Basia, gdy tylko sroka otworzyła drzwi. Tak, to ja. Byłam bardzo głodna, zauważyłam miskę, więc ją zabrałam, ale mogę ci ją oddać. Nie można zabierać rzeczy, które do kogoś należą, powiedziała Basia. Do domu wracała w kiepskim nastroju. Bartek musiał się postarać, żeby nadążyć za Biedronką. Nie denerwuj się, Basiu. Wiem, że sroka zabrała twoją miskę, ale ją oddała. Na pewno cię przeprosi, powiedział mały ślimak. Bartek i Basia zaprosili swoich przyjaciół. Matylda, Baltazar i Staś przyszli na herbatkę. Wszyscy usiedli przy stole i zaczęli jeść. Kilka chwil później usłyszeli delikatne pukanie. Basia otworzyła drzwi. Na zewnątrz stała sroka i wyglądała na bardzo zawstydzoną. Przyniosłam ci syrop z dzikiej róży. Przyjmij go jako przeprosinę za to, że zabrałam twoje ciasteczka. Powiedziała sroka. A może zostaniesz z nami i zjesz kilka ciastek? Przy naszym stole nie zabraknie miejsca. To bardzo ucieszyło srokę. Przyjaciele, siedząc przy stole, zajadali przepyszne ciasteczka i popijali różany syrop. Gawędzili i śmiali się aż do późnej nocy. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Obrazek Bartka. W pewien pochmurny dzień Biedronka Basia wyciągnęła pędzle i farby. Namaluję tęczę! Zdecydowała. Świetny pomysł! Zgodził się Bartek. A ja namaluję bukiet kwiatów! Oboje wzięli się do pracy. Basia starannie malowała kolorowe paski tęczy, a Bartek pracował nad swoimi kwiatami. Namalował 3 tulipany, dzwoneczek i 100 krotkę.
Jeszcze tylko wstążka i gotowe. Muszę się spieszyć, bo dzisiaj przychodzą do mnie Staś, Baltazar i Robert. Nagle Basia przewróciła szklankę, która stała na środku stołu, a woda zalała cały obrazek Bartka. Piękne kolory zaczęły się rozmazywać, a kwiaty straciły swój kształt. Basiu, zniszczyłaś mój obrazek! Przepraszam, nie chciałam, to był wypadek. Ale jest zepsuty! Nadąsany Bartek odwrócił się i wyszedł. Idę do domu. Bartku, zaczekaj! Spróbujemy go naprawić! Zawołała zasmucona Basia, ale ślimaczek nawet się nie obejrzał. Tymczasem chmury zniknęły, a na niebie pojawiło się słońce. Po powrocie do domu Bartek wysuszył swój przemoczony obrazek, ale nadal był pomarszczony i zaplamiony. Bartek przyglądał mu się ze smutkiem. Potem westchnął i rzucił obrazek na łóżko. Baltazar, Staś i Robert zaraz tu będą. Muszę posprzątać! Wkrótce pojawili się jego mali przyjaciele. Cześć, Bartku! Jesteśmy! Przynieśliśmy nasze karty! Wejdźcie do środka! Ślimaczek zaprosił ich do środka i wszyscy usiedli przy stole. Baltazar potasował karty, Staś je rozdał i zaczęli grać. Robert szybko wypadł z gry. Gdy przechadzał się po pokoju, zauważył obrazek leżący na łóżku. Podniósł go i spojrzał na niego z podziwem. Wielkie nieba, Bartku! Jaki piękny! Sam go namalowałeś? Zapytał z zaciekawieniem. Bartek był zdziwiony. Tak, ja go namalowałem. Wszyscy zaczęli wypytywać Bartka. Sam na to wpadłeś? Pokaż nam, jak to się robi. Zapytał Staś. Jak sprawiłeś, że jest taki piękny? Zdziwił się Baltazar. Bartek wzruszył ramionami i odparł. Tak, to mój pomysł. To nic trudnego, zaraz wam pokażę. Wtedy do domu weszła Basia. Przyniosła duży talerz ciastek i nieśmiało podarowała je Bartkowi. Upiekłam je dla ciebie, Bartku. Przepraszam, że zniszczyłam twój obrazek. Pozostali spojrzeli na Bartka z zakłopotaniem. Wymamrotał Baltazar. Czyli to nie był twój pomysł? Masz rację, to był wypadek. Przyznał Bartek. Basia wylała wodę, wszystkie kolory się rozmazały, a kartka pomarszczyła. Wysuszyłem obrazek na słońcu i postanowiłem, że go zachowam. Dobrze, że go nie wyrzuciłeś. Mogę go zabrać? Ten piękny bukiet kwiatów będzie wyglądał wspaniale na mojej ścianie. Oczywiście, że tak, Robercie. Przepraszam, że się zezłościłem. Nie gniewam się na ciebie, Bartku. Przyniosłam mój rysunek z tęczą i chcę ci go podarować. Dziękuję, Basiu. Jest piękny. Zawieszę go na ścianie. Chcesz z nami zagrać? Zapytał Basię ślimaczek. Chętnie! Zjemy razem wszystkie ciastka! Odparła uradowana Biedronka. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Kwiaty Basi. Pewnego wiosennego dnia Biedronka Basia sadziła kwiaty przed swoim domem. Nagle pojawił się chrząszcz Robert. Jak duży urośnie? Zapytał Basię. Będzie ogromnym krzewem z mnóstwem kwiatów. Wraz z nastaniem lata krzew pokrył się kolorowymi kwiatami. Każdy, kto przechodził obok, zachwycał się ich słodkim zapachem. Jest przepiękny! Powiedziała Matylda. Była pełna zachwytu tak samo jak Bartek, Baltazar, Staś i Robert. W połowie lata słońce świeciło najmocniej. Gdy Basia była zajęta podlewaniem kwiatów, kanarek Krzysiek dostarczył jej specjalne zaproszenie.
To od Kasi. Zaprasza mnie do swojego domu. Powiedziała podekscytowana. Leć, Basiu, a ja zajmę się twoimi kwiatami. Dziękuję, Robercie. Wrócę za 6 dni. Podlewaj je codziennie, żeby nie zwiędły. Będę pamiętał, nie martw się. Obiecał Robert. Robert sumiennie podlewał kwiaty przez kolejne dni, rano i wieczorem. Wracając do domu, przechodził obok domu Matyldy. Motylek był zajęty malowaniem dachu na żółty kolor. Też chciałbym pomalować swój dom. Zostało mi dużo farby. Możesz ją zabrać, jak chcesz. Dziękuję. Robert zabrał się za malowanie z samego rana. Był tak pochłonięty pracą, że przez kilka dni nie podlewał kwiatów. Przypomniał sobie o nich dopiero wtedy, gdy zapłakana Basia zapukała do jego drzwi. Robercie, moje kwiaty zwiędły! Och, całkiem zapomniałem! Wykrzyczał chrząszcz. Przyjaciele przyglądali się usychającym kwiatom. Nawet podlewanie w niczym już nie pomogło. Łodygi kwiatów słabły, a ich płatki opadały na ziemię. Tylko deszcz może im teraz pomóc, stwierdził Staś. Dzięki niemu ziemia znowu będzie mokra. Leć, deszczyku, leć, spadnij, proszę cię, by kwiatuszki żyły znowu, nie traciły płatków już. Leć, deszczyku, noc i dzień, oddaj nam kropelki swe, nie ociągaj dłużej się. Ale deszcz nie chciał spaść. Robert pragnął pocieszyć Basię. Zastanawiał się, jak może to zrobić. I nagle wpadł na świetny pomysł. Droga chmurko, skrob deszczem nasz las. Basia jest bardzo smutna, bo zwiędły jej kwiatki. Zrobiło się późno, a ja jestem śpiąca. Zrobię to jutro. Odparła ospale chmurka, po czym zamknęła oczy i zasnęła. Gdy Basia wyszła ze swojego domku, poczuła na dłoniach kropelki spadającego deszczu. Pada! Szybko, Bartku, spójrz, pada deszcz! Deszcz padał coraz mocniej. Basia i jej przyjaciele jeszcze nigdy tak bardzo się nie ucieszyli na jego widok. Krzew podniósł opadłe gałązki, a jego kwiaty zaczęły się otwierać, by napić się wody. Patrzcie! Gałązki znowu są silne, a płatki przestały opadać! Powiedziała Biedronka. Twój krzew jest nie tylko silny, ale też dużo większy. Robert zebrał pełne garści płatków i odleciał w stronę chmurki. Dziękuję. I zrobił z nich kwiatowy deszcz. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Zaginione orzechy. Cześć, Bartek. Pośpiesz się. Musimy pożegnać się z wiewiórką Radkiem, zanim schowa się przed zimą. Powiedziała Biedronka Basia. Bartek założył czapkę, szalik i rękawiczki. Przyjaciele wyruszyli do domku Radka. Wiewiórka siedziała na gałęzi przed domkiem. Chcieliśmy się pożegnać, zanim zapadniesz w sen zimowy. Może wpadniecie na szklaneczkę soku i kilka orzechów, zaproponował Radek. Zobaczcie, ile jedzenia zgromadziłem na zimę. Moja spiżarnia jest pełna. Ale spiżarnia była pusta. O, Rety, gdzie się podziały moje orzechy? Gdzie są moje pyszne żołędzie i rodzynki? Może wyleciały przez tą dziurę? Powiedział Bartek, wskazując na małą dziurę w ścianie dziupli. Ktoś przegryzł drzewo! Powiedziała zaskoczona Basia. Chyba wiem, kto to zrobił, dodał mały ślimak. Nie martw się, Radek,
Znajdziemy złodzieja i odzyskamy twoje orzechy. Nie zapomnijcie też o moich żołędziach, dodał Radek. Przyjaciele ruszyli przez dużą łąkę i wtedy usłyszeli głośny śmiech. Wiedziałam, że to oni. Zawsze mamy z nimi problemy, szepnęła Basia. Pewnie teraz też robią coś niedobrego, dodał Bartek. Ktoś wygryzł dziurę w domu Radka. Wszystkie orzechy zniknęły. Wy to zrobiliście, prawda? Nie zrobiliśmy tego specjalnie. Jak zawsze gryźliśmy korę. Nie wiedzieliśmy, że ma tam swoją spiżarnię. Wyjaśnił najmniejszy kornik. Jak możemy pomóc? Chodźcie z nami poszukać orzechów. Nie mamy zbyt wiele czasu. W każdej chwili może spaść śnieg, a wtedy nie będziemy mogli ich znaleźć. Wszyscy z bliska przyjrzeli się drzewu. Orzechy wyleciały przez dziurę i spadły na ziemię, a potem stoczyły się z górki, wyjaśnił Radek. Przyjaciele odnaleźli zapasy Radka u podnóża górki. Hurra! Zawołał radośnie Radek. Możecie zanieść jedzenie do mojego domku, a ja w tym czasie załatam dziurę, powiedział do korników Radek. Ostrożnie przenieśli orzechy i żołędzie z powrotem do jego spiżarni. Bartek i Basia pomogli kornikom. Pracowali najszybciej jak potrafili, ale zmrok zapadł bardzo szybko. A oni mieli jeszcze mnóstwo orzechów do przeniesienia. Nie zdążymy na czas, zauważył jeden z korników. Przydałaby nam się pomoc, dodał drugi. Bartek nagle skoczył do góry, a potem pobiegł bez słowa. Wkrótce wrócił z trąbką w rękach. Grał tak głośno, że mogli go usłyszeć wszyscy mieszkańcy lasu. Szybko zebrały się wszystkie zwierzęta. Basia wskoczyła na kamień i opowiedziała im, co się stało z zimowymi zapasami Radka. Wszystkie orzechy wyleciały przez dziurę. Musimy zanieść je z powrotem do spiżarni. Jeśli wszyscy pomożecie, skończymy przed nocą. Do biegu gotowi, start! Powiedział Bartek i poniósł jednego orzecha. Dał go Basi, a ona z kolei jednemu z korników. Korniki podały orzecha pszczole, pszczoła ważce i tak orzech wrócił do spiżarni wiewiórki. Do czasu, gdy na niebie pojawił się księżyc, wszystkie orzechy, żołędzie i kasztany bezpiecznie ułożono w spiżarni. Radek z radością wrzucił ostatni smakołyk. Dziękuję, tak się cieszę, że mam wspaniałych przyjaciół. Muszę się już ułożyć do snu, bo wkrótce zacznie padać śnieg. Do zobaczenia na wiosnę. Wdzięczna wiewiórka ziewnęła. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Rower. Pewnego letniego dnia gołąb dostarczył paczkę dla Bartka i Basi. To była duża paczka owinięta w ładny czerwony papier i niebieską wstążkę. Basia przeczytała dołączoną kartkę. To Octonogi, hurra! Wkrótce nas odwiedzi! Na razie przysyła nam prezent! Nam? Zapytał Bartek. Co to znaczy? Tobie czy mnie? W liście napisano, że jest dla nas, czyli dla mnie i dla ciebie. To głupie, powiedział Bartek. Jestem pewien, że jest dla mnie, bo to ja go znalazłem w śniegu w poprzednie święta. Ale zamieszkał w moim domu. Ja się nim opiekowałam i robiłam mu herbatkę, odpowiedziała Basia. A ja czytałem mu opowieści o innych stonogach, dodał Bartek. Czerwony papier nie był tak mocny. Wkrótce przyjaciele rozerwali go. Wtedy ukazały się koła. To rower, wyjaśnił Bartek. I jest dla mnie idealny. Nie, jest idealny dla mnie, upierała się Basia. Dobrze, skoro tak bardzo chcesz, możesz wziąć ten rower. Będę mądrzejsza. A ty zachowujesz się jak dzidziuś. Bartek się zdenerwował. Ja będę mądrzejszy. Możesz zachować się jak dzidziuś. Zabierz sobie rower.
ostatecznie nikt nie wziął roweru. Odeszli, zostawiając prezent na środku łąki. Jakiś czas później Baltazar i Matylda bawili się na łące. Jak myślisz, co to jest? Może rower? Zapytał Baltazar. Tak, na to wygląda, odpowiedziała Matylda. Jest też liścik. To prezent od Stonogi dla Bartka i Basi. Zanieśmy go im, zaproponował Baltazar. Gdy dotknęli roweru, papier odpadł. Oboje się zaśmiali. Zobacz, to tandem. Mogą jeździć we dwoje. Jedźmy, odpowiedział Baltazar. Cześć, Bartek! Cześć, Basia! Mamy wasz rower! Zostawiliście go na łące! Zawołała Matylda. Bartek i Basia wyjrzeli zza krzaków. Zobaczyli Matyldę i Baltazara na rowerze i zrobiło im się głupio. To tandem! Możemy razem na nim jeździć! Niepotrzebnie się kłóciliśmy. Przyjaciele z radością się przytulili. Jaki wspaniały prezent! Marnowaliśmy czas kłócąc się, zamiast przygotowywać coś dla Stonogi. Wkrótce nas może odwiedzić. Zróbmy dla Stonogi kolorowy wiatrak. Możemy wykorzystać płatki kwiatów, zaproponowała Matylda. To wspaniały pomysł, przyznali. Przyjaciele zebrali białe, fioletowe, różowe i żółte płatki i zrobili wiatrak. Wtedy pojawiła się Stonoga. Przyjechała w wózku ciągniętym przez mysz. Mała mysz zatrzymała się i Stonoga wyszła z wózka. Z radością uściskała Bartka i Basię. Widzę, że dostaliście mój prezent. Mam nadzieję, że podoba wam się. Jest piękny. Bardzo nam się podoba, powiedziała Basia. A dla ciebie zrobiliśmy wiatrak. Stonoga została u przyjaciół na 10 dni. Często wybierali się na przejażdżki rowerowe. Spędzali czas na zabawie, ale radosne dni szybko minęły. Wspaniale się z wami bawiłem, ale muszę już wracać. Odwiedzisz nas w przyszłym roku? Zapytali Bartek i Basia, machając Stonodze na pożegnanie. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Słoneczniki. Bartek i Basia zasadzili na wiosnę nasiona słonecznika. Podlali je i czekali na pojawienie się roślin. Kiełki zmieniały się w małe rośliny, a te w duże. Latem ukazały się przepiękne żółte kwiaty. Hurra! Zawołali przyjaciele, gdy ujrzeli piękne kwiaty. Bartek zauważył, że kwiaty układają się w jedną stronę o poranku, a w drugą po południu. Zobacz, Basia, odwracają głowy. Ponieważ zawsze chcą patrzeć na słońce, dlatego nazywamy je słonecznikami. Gdy słońce zaszło, słoneczniki opuściły głowy i poszły spać. Następnego dnia leśnych przyjaciół obudził krzyk przerażenia. O rety! Co się stało z naszymi słonecznikami? Zapłakała Basia. Kto mógł zrobić coś tak strasznego? Szlochał Bartek. Ktoś podgryzł łodygi naszych słoneczników. Matylda polała łodygi świeżą wodą, a Basia owinęła je miękkimi źdźbłami traw. Wkrótce słoneczniki ponownie się uśmiechnęły. Przyjaciele spotkali się w domku Baltazara, by zdecydować, co dalej robić. Co my teraz zrobimy? Zapytał Bartek. Ktoś musi pilnować słoneczników w nocy. Ja będę pierwsza. Odważnie zaproponowała Basia. Mała Biedronka ukryła się za krzakiem i uważnie obserwowała słoneczniki. Nie musiała długo czekać. Wkrótce pojawił się chomik i zaczął podgryzać łodygi. Basia wyskoczyła z kryjówki i krzyknęła – sio! Zaskoczony chomik uciekł i tej nocy już nie wrócił. Następnej nocy słoneczników pilnowała Matylda.
później Baltazar i Staś. Następnie przyszła kolej na Bartka. Mały ślimak usiadł cichutko za krzakiem, czekał i czekał, aż w końcu zasnął. Nie obudził go nawet chomik obgryzający łodygi kwiatów. O rety! Musiałem zasnąć i nie przypilnowałem słoneczników! Westchnął Bartek, gdy następnego ranka zobaczył smutne słoneczniki. Bartek spał, gdy chomik znów zjadał łodygi. Dlaczego jesteście tacy smutni? Zapytał doktor Sowa. Basia opowiedziała mu, co się stało ze słonecznikami. Powinniście porozmawiać z chomikiem. Poproście go, żeby nie krzywdził słoneczników. Zaproponował doktor Sowa. Tam jest! Śpi w krzakach! Bartek szepnął do przyjaciół. Hałas obudził chomika. Gryzoń przestraszył się przyjaciół, a oni jego. Nie musisz się bać! Chcemy cię tylko poprosić, żebyś nie zjadał naszych słoneczników. A co wtedy będę jadł? Zapytał chomik. Przyniesiemy ci mnóstwo jabłek i marchewek. Gdzie mieszkasz? Zapytał mały ślimak. Nie mam swojego domku. Odparł smutno chomik. Nie masz swojego domu? Powtórzył zdziwiony Baltazar. Zbudujemy ci dom. Przyniosła jabłka, Bartek nasiona, Matylda rodzynki, Baltazar liście mlecza, a Staś marchewki. Mój domek jest super! Powiedział radośnie chomik. Dziękuję, że przynieśliście mi jedzenie! Chomik nie musiał już zjadać łodyg słoneczników. Do końca lata kwiaty uśmiechały się do Bartka, Basi i ich przyjaciół. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Żółta Biedronka. Wiosna nareszcie przyszła. Biedronka Basia zdecydowała, że czas najwyższy zrobić porządek w ogródku. Z szafy wyjęła szpadel i grabie, a na głowę założyła śliczną czapeczkę. Ledwie wyszła z domu, gdy usłyszała, że ktoś jęczy. Krzyś! Masz złamane skrzydło! Zauważyła mała Biedronka. Słońce zaświeciło mi prosto w oczy i uderzyłem w drzewo. Bardzo mnie boli, odpowiedział kanarek. Wtedy pojawili się Bartek i Staś. Staś, pobiegnij po doktora Sowę. Krzyś złamał skrzydło, powiedziała Basia. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. To bardzo poważne złamanie. Powiedział z powagą. Delikatnie obwiązał bandażem złamane skrzydło kanarka. Wiesz, Basia? Pewnego dnia powiedział Krzyś. Na wyspie, z której pochodzę, też mieszka mała Biedronka. Naprawdę? Też jest czerwona w czarne kropki? Zapytała radośnie Basia. Jak ma na imię? Nazywa się Kasia. Nie jest czerwona, lecz żółta, ale kropki ma czarne, tak jak ty. Jest bardzo podobna do ciebie. Może polecisz ze mną do niej, gdy moje skrzydełko będzie zdrowe. To wspaniały pomysł. Czy Bartek może polecieć z nami? Oczywiście. Na moich plecach wystarczy miejsce dla was obojga. Kilka dni później doktor Sowa odwiedził rannego kanarka. Z radością stwierdził, że skrzydełko Krzysia jest jak nowe. Kanarek podziękował sobie za pomoc. Posadził Bartka i Basię na grzbiecie i poleciał na swoją wyspę. Wkrótce lecieli nad dużym jeziorem, na środku którego znajdowała się mała wyspa. Widzicie ją? Lecimy na tę wyspę. Moje gniazdo jest na czubku najwyższego drzewa. Trzymajcie się mocno, będziemy lądować. Krzyś wylądował idealnie.
Bartek i Basia mogli zejść na ziemię. Nie złapiecie mnie! Zawołała Biedronka w pomarańczowej sukience. Krzyczała do małych pcheł, które ją goniły. Uważaj! Zawołała Basia, ale Biedronka wpadła na nią. Bardzo przepraszam, nie chciałam cię przewrócić. Nazywam się Kasia, a ty? Ty jesteś Kasia! Przylecieliśmy do ciebie! Jestem Basia! Pokonałam daleką drogę, żeby poznać moją kuzynkę. Kuzynkę? Zapytała Kasia z uśmiechem na ustach. Tak, ale masz czarne kropki, ale nie jesteś czerwona tak jak ja, tylko żółta. Masz rację, powiedziała żółta Biedronka. Chodź, pokażę ci mój domek, zaproponowała Kasia. Gdy tylko zobaczyli domek, Bartek i Basia zaczęli się śmiać. Mój domek wygląda tak samo, tylko że jest czerwony. Bartek, Basia i Kasia wybrali się na długi spacer po wyspie. Tam jest sosnowy las z małym strumikiem po środku. Sami zbudowaliśmy most, z dumą wyjaśniła Kasia. A co jest na środku łąki? Wygląda jak zjeżdżalnia. Bo to jest zjeżdżalnia, ale taka wyjątkowa. Chodźcie, pokażę wam. Czy ja też mogę zjechać? Oczywiście, że możesz. Za mną. Powiedziała Kasia i zjechała na sam dół. Bartek, Basia i Kasia bawili się na zjeżdżalni, aż zaczęło robić się ciemno. Zrobiło się późno. Chodźcie, zabiorę was do domu. Powiedział Krzyś. Basia i Kasia wymieniły się czapeczkami. Szczęśliwej drogi! Życzyła im Kasia. Odwiedźcie mnie kiedyś. Było już bardzo późno, gdy Krzyś wylądował przed domkiem Basi. Księżyc świecił, a niebo pełne było błyszczących gwiazd. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przyjaciele. Był piękny, słoneczny dzień. Biedronka Basia przysiadła na oknie. Pora zjeść śniadanie, pomyślała. A później wybiorę się na spacer po łące. Postanowiła zabrać swoją taczkę. Ciekawe, czy będę mogła przewieźć taczką coś ciekawego? Zapytała samą siebie. Orety! Powiedziała Basia. Jaka wspaniała wiśnia! Idealna na obiad! Próbowała włożyć wiśnię do taczki, ale była zbyt ciężka dla małej Biedronki. Ale wtedy pojawił się Bartek Ślimak. Skąd ten smutek, Biedronko? Zapytał Bartek. Nie mogę włożyć wiśni do taczki, odpowiedziała Basia. Nie płacz, pomogę ci, powiedział Bartek uśmiechając się. Oboje bez problemu unieśli wiśnie. Basia pojechała prosto do domu ze słodkim owocem. Teraz to Bartek wyglądał na smutnego. Nie chcesz się ze mną podzielić? Powiedział Ślimak i tupnął małą nóżką. Pomogłem ci! Basia zadrżała. Nie dostaniesz jej! Jest moja! Bartek był bardzo zdenerwowany. Oboje zaczęli się kłócić nad wiśnią. Jest moja! Jest moja! Krzyczała Basia. To niesprawiedliwe! Odpowiadał Bartek. Szarpali i ciągnęli wiśnię, aż pękła na dwie połówki. Bartek i Basia klapnęli na ziemię. Byli bardzo zdziwieni, gdy z wiśni wyczołgał się zielony robak. Co zrobiliście z moją wiśnią? Narzekał. Ta wiśnia była moim domem, ale nie martwcie się, powiedział robak. Wiem, gdzie możemy ich znaleźć całe mnóstwo. Wy się najecie, a ja znajdę sobie nowy dom. Basia pomogła robakowi wdrapać się do taczki i wszyscy razem poszli szukać wiśniowego drzewa.
Gdy dotarli na miejsce, zauważyli, że ziemia wokół drzewa usłana jest dojrzałymi czerwonymi owocami. Bartek i Basia rzucili się na nie. Robak szybko zasnął, gdy Bartek i Basia pałaszowali pyszne wiśnie. Czas szybko mijał. Było już bardzo późno, więc postanowili wrócić do domu, ale tym razem z dwiema wiśniami. Jedna dla Bartka i jedna dla Basi. Słońce już zachodziło, gdy dotarli do domu Bartka. Oboje wyjęli z taczki jego wiśnie i pożegnali się. Bartek wszedł do środka i przez okno pomachał Basi. Po dniu pełnym emocji Bartek szybko zasnął. Ślimak śnił o zabawie z Basią. Razem jedli tyle wiśni, że ich brzuchy w każdej chwili mogły pęknąć. Basia wróciła do domu i od razu położyła się do łóżka. Od tej pory Basia i Bartek byli najlepszymi przyjaciółmi. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Teatrzyk kukiełkowy. Pewnego słonecznego poranka Bartek mocno zapukał do drzwi Basi. Dziś występ Teatrzyku Kukiełkowego. Chodźmy powiedzieć o tym Matyldzie Jedkowi. Bartek i Basia dotarli najpierw do domu Matyldy. Obudź się, Matyldo. Pchły przygotowują Teatrzyk Kukiełkowy. Królewnę Śnieżkę. Mali przyjaciele następnie zatrzymali się przed domkiem Edka. Edek, wybierasz się z nami na przedstawienie? Ale Edek nie otworzył drzwi. Edek, szybciej, bo się spóźnimy! Zawołał Bartek, ale odpowiedzi nadal nie było. Matylda delikatnie nacisnęła klamkę i wsunęła głowę do środka. Nadal jesteś w piżamie? Marudził Bartek. Ubieraj się i to szybko! Nigdzie nie idę. Mam pogryziony cały brzuszek, to strasznie spędzi. Szlochał Edek. Mogę zerknąć? Zapytała Basia. Nikt się nie pogryzł. To ospa wietrzna. Mała Biedronka powiedziała swojemu choremu przyjacielowi. Nie ma się czego bać. Ja już chorowałam na ospę i cała byłam w kropkach. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Basia. On będzie wiedział, co zrobić. Wkrótce przybył doktor Sowa i dobrze przyjrzał się Edkowi. To zdecydowanie ospa wietrzna. A ospa to choroba zakaźna. Obawiam się, że nie pójdziesz na przedstawienie. Zakaźna? Czy to znaczy, że Bartek, Basia i Matylda mogą się ode mnie zarazić? Nie martw się. Na ospę wietrzną choruje się tylko raz w życiu. Twoi przyjaciele mieli ją w zeszłym roku. Nie możesz się drapać. Będą kolejne przedstawienia Teatru Kukiełkowego, zapewnił przyjaciela Bartek. Nie martw się, wkrótce wyzdrowiejesz, uśmiechnęła się Basia. Basia, Bartek i Matylda pożegnali się z przyjacielem i szybko poszli zobaczyć teatrzyk. Przedstawienie zaczynało się już na łące. Aktorami było 5 pcheł. Wkrótce kurtyna się rozsunęła i zaczęło się przedstawienie. Przyjaciele obejrzeli przedstawienie, a po jego zakończeniu zaczęli głośno klaskać. Pchły wyszły zza sceny i ukłoniły się publiczności. Że Edek nie mógł iść z nami, powiedziała ze smutkiem Basia.
Przedstawienie na pewno by mu się spodobało. A może przygotujemy nasze dla niego? Nagle zaproponowała Basia. Basia, to świetny pomysł, powiedziała Matylda. Przyjaciele szybko zabrali się za przygotowania. Matylda narysowała krasnale, Basia królewnę Śnieżkę i księcia, a Bartek straszną królową. Następnie wycięli postacie i przykleili je do patyków. Gdy byli już gotowi, poszli do domu Edka i zapukali w okno. Mały Żuk otworzył je i wyjrzał na zewnątrz. Czas zacząć przedstawienie! Ogłosił Bartek i przyjaciele zaczęli występ. Powiedział Edek. Nikt nie ma lepszych przyjaciół. Doktor Sowa wrócił 10 dni później. Wszystkie kropki na brzuszku Edka zniknęły. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wiosenny dzień sportu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar siedzieli nad jeziorem i wrzucali kamyki do wody. Bartek kilka razy trafił przepływającą kłodę, co ucieszyło jego przyjaciół. Chodźcie na łąkę! Zaraz zacznie się wiosenny dzień sportu! Powiedział Staś. Leśni przyjaciele zebrali się na łące. Małe owady włożyły krótkie spodenki i ustawiły się na starcie. Wszyscy biegli najszybciej jak potrafili. Musieli okrążyć łąkę 3 razy. Edek oszukiwał, biegł na skróty! Krzyknęła Laura. Nie można oszukiwać! Zacznijmy zawody raz jeszcze, ale bez oszukiwania! Staś dobiegł pierwszy, Laura druga, a Baltazar trzeci. Bartek był ostatni. Baltazar i Edek zaczęli szeptać. Jest wolny jak ślimak. Nie śmiejcie się z niego, to nie jest fajne! Powiedziała rozzłoszczona Basia. Teraz czas na skok wzwyż. Kto zerwie jabłko z najwyższej gałęzi zostanie zwycięzcą. Powiedział Alfonso. Przyjaciele rozpędzili się i próbowali wskoczyć jak najwyżej. Laura zajęła pierwsze miejsce, Matylda była druga, a Edek trzeci. Bartek, choć bardzo się starał, nie mógł dosięgnąć jabłka rosnącego najniżej. Nie potrafię, po prostu nie potrafię, powiedział ze smutkiem. Nie przejmuj się, Bartek, w następnej konkurencji pójdzie ci lepiej, powiedziała Róża. Ale Bartek był zbyt zdenerwowany, żeby zacząć się turlać. Obawiał się, że rozbije swoją skorupkę. Pozostali ustawili się w kolejce i zaczęli turlać na drugi koniec łąki. Basia była najszybsza, więc wygrała. Czas na latanie! Powiedział Alfonso. Wygrywa ten, kto najszybciej doleci na czubek drzewa i złapie szyszkę. Owady od razu ruszyły. Matylda, Baltazar, Basia i Klara zaczęli się ścigać. Matylda jako pierwsza złapała szyszkę. Ja nie potrafię latać, marudził Bartek. Nie przejmuj się, Bartek. Teraz będziemy skakać na skakance. Najszybszy wygra. Uczestnicy zaczęli skakać, ale nagle Bartek zaplątał się w skakankę i upadł na ziemię. Przyjaciele przestraszyli się i pobiegli do ślimaka. Nie bawię się w żadne głupie wyścigi, to nie dla mnie, wracam do domu. Musimy coś wymyślić, żeby rozweselić Bartka, powiedziała Basia. Masz rację, w czym jest naprawdę dobry? Zapytała Róża. Już wiem! Krzyknęła Matylda. W rzucaniu! Wspaniały pomysł! Zgodził się Baltazar. Tylko Bartek trafił w przepływającą kłodę! Przygotowali 5 kopczyków.
Pierwszy z jabłek, drugi z kasztanów, trzeci z szyszek, czwarty z orzechów, a piąty z gruszek. Basia przekonała Bartka, żeby wrócił na łąkę. Zrobimy konkurs rzucania do celu. Przyłączysz się? Zapytała Róża. Hurra! Uwielbiam rzucać do celu! Wszyscy próbowali, ale najlepszy był Bartek. Tylko jemu udało się przewrócić wszystkich 5 kopczyków. Widzisz, Bartek? Ja jestem najszybszy, Laura najwyżej skacze, Matylda najlepiej lata, a Basia się turla. Róża najszybciej skacze, a ty rzucasz najcelniej. Każdy jest dobry w czymś innym, zauważył Staś. Bartek otrzymał piękny kasztan. Alfonso napisał na nim: pierwsze miejsce w rzucaniu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Latawiec. Ślimak Bartek jeszcze spał, gdy Biedronka Basia zapukała do jego okna. Dzień dobry, Bartku! Zróbmy latawiec! Basia narysowała latawiec, a Bartek go wyciął. Ozdobili go kolorowymi wstążkami, a potem przywiązali do niego długi sznurek. Zobaczmy, czy będzie latał, powiedziała Basia. Złapali się za ręce i wypuścili latawiec. Ale nieważne, jak bardzo się starali, latawiec nie chciał latać. Wejdę na drzewo i stamtąd wypuszczę latawiec. Może wtedy poleci, wytłumaczyła Basia. Ale latawiec kolejny raz spadł na ziemię. Nagle pojawił się silny wiatr. Poniósł latawiec wysoko, a razem z nim Basię. Bartek! Pomocy! Bartek wdrapał się na drzewo i złapał Basię za stopy. Ale nie mógł ściągnąć ją na dół, więc oboje latali. Obok przylatywał Baltazar. Złapał za nogi Bartka, ale i to nie zmusiło latawca do lądowania. Więc teraz cała trójka latała. Żuk Edek siedział na szczycie sosny. On złapał za nogi Baltazara, więc teraz cała czwórka latała. Laura! Pomóż nam! Krzyczał Baltazar do konika polnego, który właśnie skakał w pobliżu. Laura złapała za nogi Edka i teraz latali w piątkę. Wiatr z każdą chwilą wiał coraz mocniej. W pobliżu przylatywała Matylda. Złapała za nogi Laurę i teraz latali w szóstkę. Chrząszcz Staś i ważka Klara ze zgrozą patrzyli na przyjaciół. Wiatr pcha nas w głąb lasu. Latawiec zaczepił się o czubek wysokiego drzewa i cała szóstka wylądowała w koronach drzew. Wiatr zupełnie ucichł i wyszło słońce. Bartek z troską spojrzał na Biedronkę. Basia, nie umiem latać. Jak ja stąd zejdę? Nie martw się, Bartku. Na pewno coś wymyślimy. Wiem, co możemy zrobić. Bartek, skocz do tego koca. Nie bój się.
Nie zrobisz sobie krzywdy. Bartek wskoczył do koca i odbijał się wysoko do góry. Spójrzcie, ale fajna zabawa. My też tak chcemy. Krzyczeli pozostali. Mali przyjaciele skakali w kocu, aż zrobiło się ciemno. Wiele godzin później, gdy wszyscy już smacznie spali, wiatr ponownie się zerwał i poniósł latawiec bardzo daleko. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Urodziny jeża Henka. Pewnego letniego poranka ślimak Bartek, Biedronka Basia i ich leśni przyjaciele bawili się na łące. Po kolei huśtali się na huśtawce. Tu musi być fajna zabawa! Szkoda, że jestem zbyt ciężki! Ze smutkiem stwierdził jeż Henio. Przyjaciele nie wiedzieli, co powiedzieć. W przyszłym tygodniu, Henio, obchodzić będziesz 10. urodziny! Powiedziała Basia. Będziesz miał już 10 lat! Dodał mały ślimak. Jak myślicie, co chciałby dostać na urodziny? Ja wiem! Zawołał Baltazar i podskoczył z radości. Huśtawkę! Wspaniały pomysł! Zróbmy dla Henia dużą huśtawkę! Powiedziała uradowana Biedronka. Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Przynieśli piłę i młotek, gwoździe i śruby. Poszukali mocnych gałęzi. Mocnym sznurkiem przywiązali huśtawkę do drewnianych pali. Gdy huśtawka była gotowa, wszyscy poszli do domu Baltazara upiec tort. Wbili jajka i dodali masło. Mikser radośnie hałasował, a drewniana łyżka wybijała rytm w misce. Wkrótce kuchnię pszczoły wypełnił smakowity zapach. Przystroili tort wiśniami, rodzynkami i orzechami. Dodajmy też świeczki! Powiedziała Matylda. Tak! 10 świeczek! Dodała Basia. Napiszemy list do Henia. Powiedział Bartek. Kochany Henio, przyjdź do domu Baltazara w porze obiadu. Wszyscy się tam spotkamy. Mogę zanieść list Heniowi? Poprosił Bartek. Ale nie wspominaj o torcie i huśtawce! Krzyknęła Basia. Baltazar i Staś ustawili tort na okrągłym stoliku i wynieśli z domu. Małe mrówki bawiły się w chowanego. Nagle najmniejsza z nich uderzyła w stolik. Przewróciłeś stolik i zniszczyłeś tort! Jęknął Baltazar. Tort! I co my teraz zrobimy? Zapłakała Basia. Henio będzie tu za chwilę, a my nie mamy dla niego tortu! Małe mrówki przeprosiły za to, co zrobiły. Jedna z nich wpadła na pomysł. Zbierzmy mnóstwo owoców i jagód i usypmy wielki stos. Będzie wyglądał prawie jak tort, prawda? To dobry pomysł, powiedział Staś. Henio uwielbia owoce. Bartek, Basia, Baltazar, Staś i małe mrówki zaczęły zbierać leśne owoce. Edek, Klara i Róża pomagali przyjaciołom. Wkrótce stos zrobił się bardzo wysoki. Staś wsadził w owoce 10 świeczek na chwilę przed pojawieniem się Roberta i jeża Henia. Wszystkiego najlepszego, Henio! Wszyscy zawołali. Ło, jakie pyszne owoce! Uwielbiam je! Bardzo wam dziękuję! Powiedział jeż. Mamy dla ciebie niespodziankę, dodała Basia. Przyjaciele zaprowadzili Henia do huśtawki. Jeż był bardzo zaskoczony. Jaka ogromna huśtawka! Mogę na nią wejść? Zapytał z radością w głosie. Tak, zbudowaliśmy ją dla ciebie. Ura! Teraz ja też mogę się huśtać. Bardzo wam dziękuję. Później przyjaciele wrócili do owoców i zaczęli je jeść. Jedli i jedli, aż zniknęły prawie wszystkie.
garść jabłek i gruszek przyczepili do kolców Henia. Jeż zabrał je do swojego domku. Henio położył się spać z uśmiechem na ustach i już nie mógł doczekać się kolejnego dnia i zabawy z przyjaciółmi. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Kamyki. Pewnego letniego popołudnia Basia postanowiła upiec truskawkowe ciasto. Poprosiła Stasia i Baltazara, by zebrali dzikie truskawki. Chłopcy szybko ruszyli do lasu. Wkrótce Baltazar zauważył na ścieżce kamyki. Zaczął kopać jeden z nich. Ale Stasiowi też spodobała się ta zabawa, więc zabrał kamyk Baltazarowi. To niesprawiedliwe! Ja go znalazłem i ja chcę go kopać! A teraz to mój kamień! Znajdź sobie inny! Ale ja go zauważyłem, więc jest mój! Jęknął Baltazar. Tu jest mnóstwo kamieni, znajdź sobie inny! Powiedział Staś, próbując zakończyć kłótnię. Ale Baltazar nie chciał odpuścić. Odepchnął Stasia i sam zaczął kopać kamyk. Chłopcy przepychali się, aż w końcu obaj stracili równowagę i wpadli do strumienia. Świerszcz Alfonso wyszedł z domu, żeby sprawdzić, co się dzieje. Co to za hałas? Zapytał. To wina Stasia, zabrał mi kamyk. Nie był twój, ja lepiej go kopałem. Dosyć tego, przerwał im Alfonso. Wejdźcie do domu, wysuszcie się i powiedzcie dokładnie, o co wam chodzi. Chłopcy mamrotali pod nosem, wchodząc do domu świerszcza. Mokre ubrania rozwiesili na sznurze i czekali na ich wyschnięcie, owinięci w ręczniki. Alfonso dał im ciasteczka i szklankę lemoniady. Promienie słoneczne szybko wysuszyły mokre ubrania. Staś i Baltazar, zajadając ciasteczka, opowiedzieli Alfonso, dlaczego się pokłócili i wpadli do strumienia. Mam ogromną kolekcję kamyków. Naprawdę? Możemy ją zobaczyć? Ucieszył się Baltazar. Oczywiście! Odpowiedział z dumą Alfonso i postawił na stole duże pudełko. Gdzie znalazłeś tyle przepięknych kamieni? Zapytał Staś. Przy strumieniu. Jeśli chcecie, możecie poszukać kamyków. Chłopcy wypełnili koszyki kamykami. Oglądali i układali aż do zachodu słońca. Wkrótce chrząszcz i pszczoła pożegnali się ze swoim przyjacielem i zaczęli wspinać na wzgórze. Szybko dotarli do domku Basi. Mała Biedronka ze złością zawołała. Gdzie moje truskawki? O, rety. Truskawki! Zapomnieliśmy o nich. Ale Basia, popatrz, jakie piękne kamyki zebraliśmy z Alfonso. I co mam z nimi zrobić? Upiec kamykowe ciasto? Prosiłam o truskawki. Ale zapomnieliśmy o nich. Przyznał Staś i opowiedział Biedronce całą historię. Rozumiem. Skoro nie przynieśliście truskawek, chociaż pokażcie mi kamyki. Powinniśmy na nich coś namalować. Ten wygląda jak mały domek, a na tym namaluję uśmiechniętą buzię. Świetny pomysł. Zaprosimy przyjaciół i będziemy malować kamyki. Super. Następnego dnia przyjaciele przyszli do Basi. Był Bartek, Matylda, Klara, Laura, Edek i Robert. I gdzie są Staś i Baltazar? Zapytał rozczarowany Bartek. Jesteśmy! Zawołali chłopcy i z dumą pokazali Basi koszyk wypełniony truskawkami. Dziękuję! Powiedziała Biedronka. Gdy ona przygotowywała ciasto, pozostali przyjaciele malowali kamyki. Po skończeniu pracy zaprosili Alfonso na wyjątkową wystawę. Wszystkie wyglądają wspaniale. Jutro przyniosę moje kamyki i też je pomalujemy. Zapowiedział przyjaciołom świerszcz. Gdy truskawkowe ciasto było gotowe, przyjaciele zasiedli wokół stołu i zjedli je do ostatniego okruszka. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się?
Święta. Był chłodny zimowy dzień. Biedronka, Basia i Ślimak Bartek wybrali się do lasu w poszukiwaniu gałązek na świąteczne stroiki. Zobacz, Bartek, burza złamała to drzewko. Zabierzemy je do domu? Przystroimy je na święta. Hurra! Będziemy mieli prawdziwą choinkę! Zawołał Bartek. Podnieśli drzewko i zauważyli gąsienicę chroniącą się pod gałęziami. Pomóż mi, Bartku! Położymy ją na sankach. Chyba jest ranna, a na pewno bardzo jej zimno. Zabierzemy ją do mnie. Ostrożnie położyli gąsienicę na sankach. Czy nic jej nie będzie? Pytał z troską Bartek. Pewnie, że nie. Zapewniła przyjaciela Basia. Gdy wrócili do domu, położyli biedną gąsienicę do łóżka. Basia przygotowała dla niej gorącą herbatę, a Bartek przeczytał jej kilka bajek o przygodach innej gąsienicy. Następnego dnia gąsienica otworzyła oczy i delikatnie się uśmiechnęła. Z każdym dniem czuła się coraz lepiej i wkrótce była całkiem zdrowa. Basia poprosiła ją, żeby została. Jesteś taka miła! Nie odchodź, gąsienico! Spędź z nami święta! Dziękuję! Z radością z wami zostanę! Ale co możemy jej dać pod choinkę? Zastanawiała się Basia. Co ucieszy gąsienicę? Basia miała kilka pomysłów. Ślimak radośnie pokiwał głową. Bartek i Basia poszli spotkać się z mrówkami. Królowa powitała ich z otwartymi ramionami. Basia powiedziała, o jaki prezent jej chodzi. Możemy zrobić, co tylko zechcesz, powiedziała królowa. Nadeszła gwiazdka. Basia i Bartek przygotowali stojak na choinkę. Gdy zrobiło się ciemno, Bartek dał Basi prezent. Wesołych świąt, Basia! Dziękuję, Bartku, powiedziała Biedronka. Była zachwycona. Jest przepiękna! Basia była bardzo szczęśliwa. Owinęła wstążkę wokół gałęzi choinki. Tobie też życzę wesołych świąt! Powiedziała Basia i dała Bartkowi prezent. Zimne ognie, super! Ustawmy je na drzewku! Zapalili zimne ognie, a iskry radośnie tańczyły wokół choinki. Ognie przyciągnęły mnóstwo świetlików. Każdy z nich przyniósł choinkową ozdobę. Nawet gąsienica pomogła przystroić drzewko. Wkrótce nadeszły mrówki, niosąc dużą paczkę. Wręczyły ją Bartkowi i Basi. To prezent dla ciebie, gąsienico, powiedział Bartek. Wesołych świąt! Buciki! Krzyknęła radośnie. Dzięki nim nie zmarzną ci nogi, gdy będziesz chodziła po śniegu, wyjaśniła Basia. Przyjaciele świętowali do późnej nocy. Był żuk Edek, chrząszcz Staś, świerszcz Alfonso i żuk Róża. Świetliki razem z małymi mrówkami zbudowały ogromnego bałwana. Wszyscy śpiewali i tańczyli wokół choinki. Matylda także przyleciała z nimi świętować. Klara tańczyła z Laurą. Bartek i Basia skakali razem z Baltazarem. Gdy zabawa się skończyła, gąsienica oczyściła buty i ustawiła na półce. A to był wspaniały dzień! Szkoda, że gwiazdka jest tylko raz w roku. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Karnawał. Zima powoli się kończyła. Leśni przyjaciele siedzieli w domku Basi. Powinniśmy zacząć przygotowania do karnawału, powiedziała Matylda. Za kogo się przebierzesz? Zapytał Bartek. To tajemnica, odpowiedziała Matylda.
Nie mówcie nikomu o swoich kostiumach. To będzie niespodzianka w czasie balu karnawałowego. Masz rację. Chodźmy do domów przygotować przebrania. Mamy tylko kilka dni. Powiedział Baltazar. Bartek zdecydował się bardzo szybko. Postanowił przebrać się za muchomora. Z białego prześcieradła przygotował pelerynę, a z miski kapelusz. Namalował na niej białe kropki. Basia zrobiła kwiatowy kostium. Z zielonego papieru wycięła liście i przyszyła je na zielony koc. To była jej suknia. Z fioletowego papieru wycięła płatki. Baltazar i Ania pracowali razem. Baltazar przebrał się za diabła, a Ania za anioła. Robert, siedząc w swoim hamaku, zaczął przygotowywać kostium lwa. W nocy poprzedzającej karnawał światła świeciły się w każdym leśnym domku. Wszyscy pracowali nad kostiumami i przygotowywali się do jutrzejszego święta. Ważny dzień w końcu nadszedł. Przyjaciele postanowili urządzić bal karnawałowy u Stasia. Wszyscy ciężko pracowali, przystrajając dom chrząszcza kolorowymi tasiemkami i balonami. W tym samym czasie Róża przygotowywała u siebie pyszne ciasta. Pomagali jej Basia, Laura i Edek. W końcu nadszedł czas na założenie kostiumów. Staś przebrał się za kość do gry i czekał na przyjaciół. Jako pierwsi przyszli Bartek i Basia. Ślimak przebrał się za muchomora, a Biedronka za kwiatek. Później przyszedł Baltazar w stroju diabła. Ania przebrana za anioła, a Matylda za kraba. Laura wyglądała jak kaktus. Robert przebrał się za lwa. Edek był kucharzem, a Róża kiścią winogron. Jej sukienka była zrobiona z balonów. Świetlik przebrał się za kredkę, a Pchła za ośmiornicę. Szymon przebrał się za żołnierza, a jedna z mrówek była naleśnikiem. Nagle przybiegła z płaczem Klara. Zniknęła! Moja piękna suknia księżniczki zniknęła! Wyprałam ją i powiesiłam na sznurku, ale urwał ją wiatr! Szlochała Klara. Przyjaciele próbowali ją pocieszyć. Nie potrzebuję kapelusza! Mam miecz! Zaproponował Szymon. To jest dla chłopców! Miałam przepiękną suknię, ale porwał ją wiatr! Zrobimy ci nowy kostium! Powiedziała Laura. Będziesz słońcem! Ten pomysł spodobał się Klarze. Z tych żółtych zasłon będzie idealna peleryna! Zawołała Basia. A te żółte kawałki papieru mogą być promieniami! Powiedział Staś i zerwał kilka promieni. Przyjaciele cieli, kleili i szyli. Wkrótce przepiękny kostium był gotowy. Pożyczę ci moją latarnię. Kredka jej nie potrzebuje. Zaśmiał się Świetlik. Dziękuję, powiedziała Klara. Była tak szczęśliwa, że aż się zarumieniła. Leśni przyjaciele tańczyli i śpiewali całą noc. Zgodnie uznali, że Klara miała najfajniejszy kostium. Czy może być coś bardziej wyjątkowego niż słońce świecące w nocy? Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisanki. Nareszcie nadeszły święta wielkanocne. Matylda, Róża, Laura i Klara zebrały się w domku Basi, żeby pomalować pisanki. Ile pisanek musimy zrobić? Zapytała Róża. Pomyślmy. Jutro na pewno przyjdzie Bartek, ale także Baltazar, Staś, Edek, Bobby, Alfonso i Szymon. To oznacza, że każdy z nas musi zrobić po 7. Bierzmy się do pracy.
wyglądają wspaniale. Chłopcom na pewno się spodobają, powiedziała Matylda. Pora wracać do domu. Muszę jutro wcześnie wstać, żeby przygotować chłopcom naleśniki, dodała Matylda. Ja upiekę babeczki, powiedziała Róża. A ja jabłecznik, dodała Basia. Następnego dnia dziewczęta wstały wcześnie rano. Matylda od razu poszła do kuchni. Założyła fartuszek i przygotowała ciasto na naleśniki. Róża też założyła fartuszek i zaczęła ugniatać ciasto na bułeczki. Basia rozwałkowała ciasto, a Klara przygotowywała biszkopty. Laura wstała bardzo szczęśliwa. Chłopcy nigdy nie wstają zbyt wcześnie. Mam mnóstwo czasu, żeby przygotować szarlotkę. Postawiła na stole dużą miskę pełną jabłek. O rety. Jabłka rozsypały się na stole i zrzuciły na podłogę talerzyk z pisankami. Wszystkie się zniszczyły. Moje pisanki! Co ja teraz zrobię? Co dam gościom? Laura pobiegła prosto do domu małej Biedronki. Basia, zniszczyłam wszystkie pisanki, pomóż mi! Nie mam czasu, właśnie piekę ciasto, ale mam dwa niepomalowane jajka. Jeśli szybko je udekorujesz, wyschną przed przyjściem chłopców. Róża, moje pisanki się potrzaskały. Możesz mi pomóc? Jestem bardzo zajęta, ale możesz wziąć 3 białe jajka. Jeśli się pośpieszysz, zdążysz je pomalować. Matyldo, pomocy! Muszę od nowa pomalować jajka. Wszystkie pisanki się potrzaskały. Wszystkie? Przykro mi, ale nie mogę ci teraz pomóc, bo spalą się moje naleśniki, ale możesz wziąć te 2 jajka, których nie pomalowałam. Klaro, stało się coś strasznego. Zniszczyłam wszystkie pisanki, które wczoraj przygotowałam. Proszę pomóż mi, bo nie zdążę pomalować 7 jajek. Laura poskarżyła się swojej przyjaciółce. Wiem, kto może ci pomóc. Chodź ze mną. Przyjaciółki pobiegły prosto do jaskini. Zaspany pająk wyszedł przed swój dom. Pomożesz nam, pająku? Zapytała Klara. Pisanki Laury się potrzaskały. Musimy zrobić nowe, ale mamy mało czasu. Chłopcy wkrótce ją odwiedzą. Skoro muszę, burknął pająk. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Laura przygotowała farby i pędzelki. Razem zaczęli malować jajka. Pająk malował 3 jednocześnie. Są gotowe, powiedział pająk z szerokim uśmiechem na ustach. Laura podziękowała pająkowi za pomoc i ułożyła pisanki na talerzu. Wkrótce ktoś zapukał do jej drzwi. Otworzyła je i zobaczyła 7 chłopców. Wesołych świąt, Lauro! Chłopcy weszli do domku Laury. Każdy z nich wybrał sobie kolorową pisankę. Obawiam się, że nie mam dla was ciasta, powiedziała ze smutkiem Laura i opowiedziała chłopcom, co się jej przytrafiło. Nie przejmuj się, odpowiedzieli chłopcy. Zjedliśmy jabłecznik u Basi, bułeczki u Róży, naleśniki u Laury i biszkopty u Klary. Nasze brzuchy są pełne. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Hulajnoga. Pewnego wiosennego poranka Maurycy postanowił zrobić sobie hulajnogę. Cały dzień pracował młotkiem i wiertarką. Na koniec pomalował hulajnogę na czarno. Gdy była już gotowa, postanowił pokazać ją przyjaciołom. Chłopcy grali na łące w koszykówkę. Był Bartek, Edek, Staś, Baltazar, Robert i Alfonso. Popatrzcie na moją hulajnogę, sam ją zrobiłem. Mogę się przejechać? Nikomu jej nie pożyczę, jest moja. Chciałem ją tylko pożyczyć na minutę. Każdy z nas się przejedzie i ci ją oddamy. Nikomu jej nie pożyczę, powtórzył Maurycy. Chłopcy tak bardzo zajęli się kłótnią, że nie zauważyli Edka, który złapał hulajnogę i odjechał na niej. Stój! Oddaj ją! To moja hulajnoga! Nie pożyczyłem ci jej! Nikomu jej nie pożyczę! Edek zwolnił, więc wkrótce Maurycy go dogonił. Oddawaj moją hulajnogę!
Proszę, i tak jest zbyt wolna. Zbyt wolna? To popatrz. Zbyt wolna? Nie możecie mnie dogonić. Zawołał roześmiany, ale nie widział dużej dziury na środku ścieżki. Uważaj, Maurycy! Jednocześnie krzyknęli Baltazar, Bartek i Staś, ale było już za późno. Możesz winić tylko siebie, powiedział Baltazar z wyższością. Maurycy, co się stało? Podrapałeś się. Dlaczego mu nie pomożecie? Róża zapytała chłopców. To wszystko jego wina. To nie ma znaczenia. Maurycy jest ranny, a wy powinniście mu pomóc. Chodź do mnie. Oczyszczę te paskudne zadrapania. Róża posadziła Maurycego na krześle i oczyściła rany mokrą ściereczką. Nie wygląda źle. Maurycy zaczął szlochać. To wszystko moja wina, bo byłem niedobry dla przyjaciół. To wszystko by się nie wydarzyło, gdybym był milszy. Więc bądź następnym razem. Dziękuję ci za pomoc, powiedział Maurycy wychodząc. Nie ma za co, wkrótce poczujesz się lepiej. Maurycy kulał całą drogę do domu. Gdy tylko dotarł na miejsce, wskoczył do łóżka i natychmiast zasnął. Mały żuk obudził się następnego dnia ze wspaniałym pomysłem w głowie. Wziął pędzel i farbę. Przemaluję cię na różowo. Już ci lepiej? Mam coś dla ciebie, chcę ci podziękować za pomoc. Wygląda prześlicznie. Przemalowałeś ją? Zapytała Róża. Tak, pomyślałem, że czarna ci się nie spodoba. Uwielbiam ją. Zaraz pokażę ją Basi. Bądź ostrożna, bezpiecznej zabawy. Maurycy wrócił do domu. Już miał zasiąść do obiadu, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Cześć, Maurycy. Pierwszy przywitał się Baltazar. Przyszliśmy sprawdzić, czy czujesz się lepiej. Dużo lepiej, dziękuję. Maurycy wzruszył ramionami. Obiecuję, że nie wezmę już twojej hulajnogi, powiedział przepraszająco Edek. Już nie jest moja. Pomalowałem ją na różowo i dałem róży, ale mogę zrobić nową hulajnogę, powiedział Maurycy. Obiecałem róży, że będę miły. Gdy skończę nową hulajnogę, każdy będzie mógł na niej jeździć. Hurra! Zawołał Robert. Zjecie po kawałku szarlotki? Sam ją upiekłem. Maurycy wkrótce zbudował nową hulajnogę. Pomalował ją na ciemnozielony kolor. Następnego dnia wszyscy przyjaciele zebrali się na łące i na zmianę jeździli na dwóch hulajnogach. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Skrzypki Alfonso. Pewnego pięknego jesiennego popołudnia świerszcz Alfonso grał na skrzypkach pośród muchomorów. Leśni przyjaciele cieszyli się piękną muzyką. Małe mrówki grały na wzgórzu w piłkę. Ale o rety! Piłka poleciała prosto w skrzypki i wytrąciła je z rąk Alfonso. Świerszcz krzyknął przerażony. Moje skrzypki! Moje skrzypki zniszczone! A potem zalał się łzami. Szlochał tak głośno, że wszyscy zbiegli się zobaczyć, o co chodzi. Alfonso ze złością kopnął kropkowaną piłkę. Tak, piłka! To ona jest winna i te nieznośne mrówki! Gdzie ja teraz znajdę takie skrzypki? Zebrał połamane skrzypki, podszedł do swojego domu i z hukiem zatrzasnął drzwi. Alfonso! Alfonso, wyjdź! Na pewno ci pomożemy! Prosił Bartek, ale Alfonso z nikim nie chciał się widzieć. Jego przyjaciele zasmuceni siedzieli wśród muchomorów, nie widząc, co zrobić. Wtedy Basia wpadła na pewien pomysł. Już wiem! Zrobimy nowe skrzypki dla Alfonso! Tak, zróbmy mu nowe skrzypki, przyznała Matylda. Wiem, kto może nam pomóc. Musimy znaleźć żuka Czarka. To on zrobił dla Alfonso pierwsze skrzypki.
przyjaciele wyruszyli w drogę. Szli i szli, aż dotarli do niebieskiego domku. Zapukali do drzwi. Malutki żuk wystawił główkę, nosił niebieską czapkę i miał piękne granatowe skrzydła. Kim jesteście? Zapytał. Basia opowiedziała wszystko czarkowi. Nie smućcie się, bardzo chętnie wam pomogę. Za chwilę Alfonso będzie mógł grać na nowych skrzypkach. Żuk wyznaczył każdemu zadanie do wykonania. Niektórzy zbierali drewno na skrzypki, inni trawę, z której miały powstawać struny. Skoro miał wszystko, czego potrzebował, Czarek zaczął robić nowe skrzypki. Piłował, wygładzał i woskował. I nagle, jakby to były czary, nowe skrzypki były gotowe. Mogę je wypróbować? Zapytała Basia. Nie, to instrument Alfonso, powiedziała Matylda. Aj, ja chcę mieć swój własny, narzekała Basia. My też, wołały małe mrówki. Cisza, powiedział Czarek. Może założycie orkiestrę, wielką, wspaniałą orkiestrę. Taki duży zespół i każdy będzie grał na swoim instrumencie? To świetny pomysł. Najpierw zrobili harfę dla Basi. Staś dostał kontrabas, a Edek wiolonczelę. Bartek zrobił trąbkę z lili. Maurycy zrobił róg z widziokrzewu. Wielki pająk z kasztanów i żołędzi zrobił bębny. A Laura i Klara z płatków talerze. Czarek wystrugał flety dla mrówek. Matylda dostała lutnię, a Baltazar cytrę. A Robert, malutki żuk, grał na trójkącie. Orkiestra zrobiła krótką próbę i wszyscy poszli do domu Alfonso. Świerszcz usłyszał muzykę, więc wyjrzał przez okno, żeby sprawdzić, kto tak gra. To, co zobaczył, bardzo go zaskoczyło. Prosimy, Alfonso! Zaczęły mrówki. Nie gniewaj się na nas! Przyniosłyśmy ci prezent! Zupełnie nowe skrzypki! Zrobił je Czarek! Alfonso natychmiast zaczął grać. Dźwięk jego skrzypek raz jeszcze wypełnił las. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Balon na rozgrzane powietrze. Pewnego letniego popołudnia nad lasem rozszalała się burza. Biedronka Basia i ślimak Bartek przyglądali się jej przez okno. Silny wiatr wyginał drzewa i trzeszczał w dachach domów. Deszcz lał jak z cebra. Gdy deszcz i wiatr wreszcie ustały, przyjaciele postanowili się rozejrzeć. Zobacz, Basiu, wiatr przewrócił to drzewo, powiedział Bartek. A deszcz wypłukał moje kwiatki, zauważyła Basia. Nagle pojawiła się Laura. Basia, Bartek, chodźcie szybko, ktoś się leży na łące. Przyjaciele znaleźli na łące leżącego chrząszcza. Ojej, co ci się stało? Jak masz na imię? Kim jesteś? Jestem Odetta. Mieszkam w górach, ale wiatr zwiął mnie aż tutaj. Do tego mocno uderzyłam się w głowę i uszkodziłam skrzydełka. Nie wiem, jak wrócę do domu, bo nie mogę latać. Zapłakała Odetta. Przyjaciele wzięli ją na ręce i zanieśli do domu Laury. Nie przejmuj się, powiedziała Basia. Pomożemy ci wrócić do domu. Jeszcze tego samego dnia Baltazar, Matylda i Staś przyszli zobaczyć się z Odetą. Myśleli, co zrobić, żeby mogła wrócić do domu. Najlepszy sposób to balon na rozgrzane powietrze,
powiedział Staś. Ale z czego możemy zrobić taki balon? Zapytał Bartek. Możemy wykorzystać koce, poduszki i prześcieradła, zaproponowała Matylda. Zasłony i ręczniki też, dodał Staś. Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Zszyli wszystkie koce, zasłony, prześcieradła i ręczniki. Trochę im to zajęło. Odeta pomogła jak tylko mogła. Z każdym dniem była coraz silniejsza. Nawet głowa przestała ją boleć. Wszystko gotowe, powiedział w końcu Staś. Dziękuję, odpowiedziała radośnie Odeta. Hurra! Lecimy! Zawołał Bartek. Jej! Jak tu pięknie! Stąd widać cały las! Śmiała się Basia. Powoli zapadał zmrok. Gdy dolecieli na miejsce, Odeta krzyknęła z radości. Hurra! Jestem w domu! Dziękuję. Zostańcie u mnie na noc. Popatrzymy razem na spadające gwiazdy. Bardzo chętnie, odpowiedzieli przyjaciele. Odeta szybko przygotowała mały poczęstunek. Dała przyjaciołom pyszne ciasteczka i herbatę. Po kolacji wszyscy zasiedli przed domkiem Odety i czekali na pojawienie się spadających gwiazd. Hurra! Widziałem spadającą gwiazdę! Zawołał uradowany Bartek. Ja też! Powiedziała Basia. I ja! Dodał Staś. Gdy zrobiło się zimno, przyjaciele wrócili do domu Odety. Usiedli i oglądali gwiazdy przez okno. Każdy z nich wypowiedział życzenie i zasnął. Odeta życzyła sobie, by jeszcze kiedyś spotkać swoich nowych przyjaciół. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Tęcza. Dzień był deszczowy. Biedronka Basia i Ślimak Bartek zasmuceni siedzieli pod ogromnym liściem. Nagle słońce wyszło zza chmur, a niebo znowu zrobiło się niebieskie. Ale padać nie przestało i wkrótce niebo przecięła kolorowa tęcza. Jest piękna! Krzyczeli. Bartek pomyślał, że warto byłoby się wspiąć na tęczę i zjechać po niej na drugą stronę. Ale pierwsza próba nie skończyła się dobrze. Chyba spróbuję z drugiej strony, powiedział. Wierz mi, nie można się wspiąć na tęczę, powiedziała do Bartka Basia. Ale Ślimak wpadł na nowy pomysł. Użyję drabiny. Bartek, to chyba nie najlepszy pomysł, powiedziała przestraszona Basia. Biedronka miała rację. Bartek był zły. Basia chciała pocieszyć przyjaciela. Może się pobawimy? Ale Bartek nie chciał się poddać. Zobacz, Basiu, teraz będę mógł wskoczyć na tęczę. Ale ten plan też się nie udał. Basia podbiegła do Bartka. Nic ci się nie stało? Nie. Szlochał Bartek. Bartek był bardzo smutny. Basia starała się go rozweselić. Dla ciebie kwiatek, powiedziała uprzejmie, ale Bartek nie dał się pocieszyć. Później deszcz przestał padać, a tęcza zniknęła. Wracając do domu, trzymali się za ręce, a Basia opowiadała Ślimakowi śmieszną historię. Rozchmurz się, Bartku, pojutrze są twoje urodziny. Na pewno dostaniesz wspaniałe prezenty. Po powrocie do domu Basia wpadła na świetny pomysł.
Zrobię dla Bartka tęczową zjeżdżalnię, powiedziała do siebie. Spełni się jego marzenie. Będzie mógł zjeżdżać z tęczy. Baltazar i Matylda pomogli jej. Baltazar, Matylda i Basia pomalowali zjeżdżalnię kolorowymi farbami. Owinęli w żółty papier i obwiązali niebieską wstążką. Przyjaciele upiekli nawet dla Bartka urodzinowy tort. Gdy nadszedł odpowiedni czas, Baltazar i Matylda zaprowadzili Bartka do domu Basi. Wszystko było gotowe na urodzinowe przyjęcie. Dajmy mu prezent! Krzyczał Baltazar. Basia dała Bartkowi czekoladowy tort. Prawdziwa tęcza! Tęczowa zjeżdżalnia! Czy mogę ją wypróbować? Pewnie, że możesz! Odpowiedziała Basia. Tęczowa zjeżdżalnia spodobała się Bartkowi. Jeździł raz za razem. Matylda i Baltazar byli tak szczęśliwi, że zaczęli tańczyć. Wiesz, Basia? Powiedział Bartek. To naprawdę jest piękny prezent. Dziękuję. Wielu przyjaciół przyszło świętować urodziny. Konik Polny Laura, żuk Edek, ważka Klara, a nawet chrząszcz Staś. Mały Ślimak pozwolił wszystkim jeździć na zjeżdżalni. Basia, Bartek i ich przyjaciele bawili się do zmroku. Tego dnia Bartek kładł się spać z uśmiechem na ustach. Wspaniałe urodziny! Powiedział uradowany. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przedszkole. Pewnego jesiennego poranka Basia zapukała do domu Bartka. Pośpiesz się, Bartku, bo się spóźnimy. Bartek był już gotowy. Przyjaciele wzięli się za ręce i razem poszli do przedszkola. Mnóstwo małych dzieci bawiło się na placu zabaw. Były bardzo szczęśliwe. Była pszczoła Baltazar, motyl Matylda, chrząszcz Staś, żuk Edek, ważka Klara, świerszcz Alfonso, konik polny Laura i malutki żuk Robert. Pani Trzmiel zaprowadziła dzieci do ich klas. Małe, średnie i duże dzieci poszły do oddzielnych sal. Robert był w najmłodszej grupie. Stojąc w drzwiach, pomachał Basi i Bartkowi. Dzień zaczął się od ćwiczeń. Po śniadaniu dzieci tworzyły przepiękne obrazki z liści, które zebrały w lesie. Gdy wszyscy skończyli, pani Trzmiel zebrała wszystkich w kółeczku. Nauczyła dzieci wielu piosenek i zabaw, a one tańczyły dookoła. Później przyszedł czas na zabawę. Pani Trzmiel usiadła w bujanym fotelu i patrzyła na dzieci. Bartek i pozostali chłopcy pobiegli do skrzyni z samochodzikami i zaczęli się nimi bawić. Budowali pojazdy i tunele. Mogę się przyłączyć? Zapytała Basia. W rękach miała popsute czerwone autko. O nie, Basiu, nie możesz się bawić tym gruchotem. Powiedział jej Bartek. Zresztą autkami bawią się chłopcy, a nie dziewczyny. Basia zaczęła płakać. Chłopcy nie chcą się ze mną bawić, powiedziała Basia. Matylda, Laura i Klara szybko ją pocieszyły. Zostań z nami, my bawimy się lalkami. Dziewczynki ubrały swoje lalki w śliczne sukienki. Nakarmiły je i ułożyły do snu. Ta zabawa bardzo spodobała się Basi. Nagle Bartek pokłócił się z chrabąszczem Maurycy. Ciągle przewracasz mój samochodzik. To niesprawiedliwe. Oszukujesz! Nieprawda! To ty oszukujesz! Odpowiedział Maurycy.
Mam tego dosyć. Nie bawię się z wami. Powiedział Bartek i odszedł od chłopców. Mogę się z wami pobawić? Zapytał Bartek Basię. Nie możesz. Ta zabawa tylko dla dziewczyn. Odpowiedziała Basia. Ale przyniosłem też lalkę. Ma kręcone włosy. Chcę się z tobą bawić. Dobrze. Możesz się z nami pobawić. Ale będziesz musiał mi pozwolić na zabawę autkami. Dzieci, pora umyć ręce! Zawołała pani Trzmiel. A potem usiądźcie przy stołach. Pani Szczypawka podała dzieciom obiad. Gdy wszyscy skończyli jeść, Bartek i Basia zebrali talerze i szklanki. Później dzieci położyły się, a pani Trzmiel przeczytała im bajeczkę. Wszyscy w ciszy słuchali, a niektórzy szybko zasnęli. Po drzemce przyszedł czas na małą przekąskę i zabawę na dworze. Plac zabaw był niesamowity, wypełniony niezliczoną ilością zjeżdżalni i huśtawek. A na środku stał ogromny drewniany pociąg. Bartek i Maurycy szybko się pogodzili i razem huśtali. Basia pomogła Robertowi wejść na zjeżdżalnię i złapała go na dole. Robert był bardzo szczęśliwy. Dzień szybko minął i wkrótce dzieci musiały się pożegnać, ale już nie mogły się doczekać kolejnego dnia w przedszkolu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Małe dzieci i duże dzieci. Obok przedszkola były dwa boiska do gry. Małe dzieci grały w piłkę przy sosnach. Robert był kapitanem, Kornik bramkarzem, a małe mrówki pozostałymi graczami. Duże dzieci zajęły boisko pod dębem. W skład ich drużyny wchodzili Staś, Baltazar, Edek i Ślimak Bartek. Małe dzieci grały gumową piłką w kropki, a duże dzieci prawdziwą piłką do gry w piłkę nożną. Pewnego jesiennego dnia Baltazar zabrał piłkę małych dzieci i zaczął robić sztuczki. Patrzcie na mnie! Zawołał. Oddaj, to nasza piłka! Odparł Robert. Chcę wam tylko pokazać, jak wysoko potrafię ją kopać! Przechwalał się Baltazar, po czym kopnął piłkę z całej siły. Siła kopnięcia była tak mocna, że gumowa piłka pękła. Teraz została tylko jedna piłka. Małe dzieci będą nią grać rano, a duże dzieci po południu. Zdecydowała przedszkolanka. Duże dzieci wciąż zabierały piłkę małym dzieciom. A małe dzieci podkradały ją starszym kolegom. Wszyscy się kłócili. Zagracie razem? Zapytała chłopców Basia. Razem? Nigdy! Małe dzieci są słabe i gapowate! Stwierdził Staś. A duże dzieci są uparte i się rządzą! Odparła mała mrówka. Przestańcie się kłócić! Zamiast tego rozegrajcie mecz! Małe dzieci kontra duże dzieci! Małe dzieci nigdy nie wygrają z dużymi! Narzekał Kornik. No dobrze, Laura i ja dołączymy do drużyny maluchów. Nasza szóstka przeciwko czwórce starszych dzieci, co wy na to? Zapytała Biedronka. Super! Zgodzili się pozostali. Przyjaciele zaczęli grać.
tak dobrze się bawili, że stracili poczucie czasu. Pod koniec, dzięki sprytnemu zagraniu Roberta, małe dzieci wygrały mecz 5-4. Jutro znowu zagramy, powiedział do Roberta Baltazar. To będzie rewanż. Nazajutrz rozpoczął się drugi mecz. Tym razem duże dzieci pokonały drużynę Roberta 4-3. Małe dzieci wcale nie są takie gapowate, stwierdził Staś, po czym uścisnął dłoń kapitana przeciwnej drużyny. Następnego dnia w przedszkolu pojawił się nowy chłopak. Przyniósł ze sobą własną piłkę w paski i podzielił się nią z pozostałymi dziećmi. W rezultacie drużyna Roberta wróciła do gry przy sośnie, a starsze dzieci zostały na większym boisku. Czasami grali razem, ale już nigdy nie liczyli strzelonych goli. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Knedle. Pewnego jesiennego dnia Basia ugotowała knedle ze śliwkami i zaprosiła przyjaciół na obiad. Przyszli Bartek, Baltazar, Staś i Matylda. Mała Biedronka przełożyła na każdy talerz po 3 knedle. Bartek, Basia i Matylda szybko się najedli. Knedle ze śliwkami! Uwielbiam je! Mógłbym zjeść 5! Powiedział Baltazar. 5 to mało! Ja mógłbym zjeść 7! 7? Ja zjadłbym 8! A ja 10! Oświadczył Staś. Więc zróbmy konkurs, powiedział Baltazar. Przekonajmy się, kto zje więcej knedli. Basi nie spodobał się ten pomysł. Chciała przekonać chłopców, ale ci się uparli. Skończy się bólem brzucha, ostrzegła ich, ale Baltazar i Staś nie chcieli jej słuchać. Zjedliśmy już po 3 knedle, czas na 4. Powiedział Staś i przełożył knedle na talerz. Gdy skończyli, wzięli 5. Później zjedli 6. A po 6 7. Po 7 zjedli 8, a potem 9. Czas na 10, dasz radę? Zapytał Baltazar. Mógłbym zjeść 2 razy więcej knedli, odpowiedział Staś. Chłopcy zjedli tyle knedli, że rozbolały ich brzuchy. Polecę po doktora Sowę, krzyknęła Matylda. Doktor Sowa zbadał chłopców i nakrzyczał na nich. Co wyście narobili? Wcale się nie dziwię, że boli was brzuch. Zjedli po 15 knedli, powiedział Bartek po przeliczeniu pestek na talerzu. Więc konkurs skończył się remisem. To nie był dobry pomysł. Nie możecie jeść gotowanych ziemniaków przez 3 dni. Ale jutro w lesie będą trdelniki, poskarżył się Staś. Bardzo mi przykro, ale nie możecie ich jeść. Przyjdźcie do mnie za 3 dni, to zbadam wasze brzuchy, powiedział doktor Sowa i odleciał do domu. Następnego dnia na łące pojawił się samochód z przepysznymi trdelnikami. Wszystkie leśne zwierzęta chciały spróbować smakołyku. Poproszę cynamonowy, powiedziała Basia. Dla mnie będzie kokosowy, dodał Bartek. Ja poproszę z cukrem, zawołała Matylda.
ale były też ciasteczka z orzechami, makiem i czekoladą. Baltazar i Staś byli bardzo smutni, ale zrobili to, co kazał doktor Sowa. Po 3 dniach chłopcy odwiedzili doktora Sowę. Przyjrzyjmy się wam, powiedział doktor, badając dokładnie chłopców. Wyglądacie dużo lepiej i widzę, że posłuchaliście mnie. Tak było, powiedział smutno Staś. Choć tak bardzo chciałem zjeść te pyszne ciasteczka. Staś i Baltazar pożegnali doktora Sowę i ruszyli do domu. Wtedy zawołał ich doktor. Zaczekajcie chwilę, mam coś dla was. Zachowałem dla was po ciastku. Był pan na łące, doktorze? Oczywiście. Poleciałem po ciasteczka dla moich piskląt, ale 2 odłożyłem dla was. Zrobiliście to, o co prosiłem, więc zasłużyliście na nagrodę. Dziękujemy, powiedzieli chłopcy z szerokimi uśmiechami na ustach i uściskali doktora Sowę. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Borówki. To był słoneczny jesienny dzień. Bartek i Basia poszli do lasu zbierać borówki. A z nimi przyjaciele Matylda i Edek. Nazbieram najwięcej borówek, oświadczył Edek. Zobaczcie, na tym krzaku jest mnóstwo dojrzałych borówek, powiedział mały ślimak. Zbiorę je wszystkie. Ale Edek uprzedził Bartka i szybciutko zebrał największe borówki. Na tym krzaku jest mnóstwo owoców, powiedziała pozostałym Basia. Ale mały żuk znowu okazał się szybszy. Gdy Basia zbliżyła się do krzaczka, on zebrał już najładniejsze borówki. Edek, to nie fair! Nie zbieraj wszystkich borówek! Narzekała mała Biedronka. Nieco później przyjaciele doszli do strumienia. Zbudujmy most. Wiem, jak się to robi. Przenieśmy wspólnie tą wielką kłodę. Wszyscy musieli ciężko pracować, by przenieść ciężką kłodę nad strumień. Przyjaciele razem zbudowali super most. Gotowe, powiedziała Matylda. Zobaczcie, tam jest krzaczek pełen dojrzałych borówek. To był sygnał dla Edka. Dotrę tam pierwszy, te borówki są moje. Krzyknął zwycięsko, ale jednocześnie tak mocno popchnął Matyldę, że ta wpadła do strumienia. A pomocy! Nie bój się, Matyldo, złapy mnie za rękę! Krzyknęła Basia i wyciągnęła rękę do dryfującego motyla, ale prąd był zbyt silny i Matylda nie dosięgnęła ręki Basi. Bartek znalazł długi patyk. Złap go, Matyldo! Zawołał, ale i to nie przyniosło efektu. Przerażony motyl zaczął odpływać. Edek, pomóż! Musimy wyciągnąć biedną Matyldę z wody! Zawołała Basia i wyciągnęli przemoczoną Matyldę ze strumienia. O, Red, jak mi zimno! Bardzo, bardzo zimno! A moje małe skrzydełka są całkiem mokre! Proszę, weź moją bluzę. To wszystko moja wina. Bardzo cię przepraszam. To bardzo miłe, ale ty też bez bluzy się przeziębisz. Musimy zabrać dużo liści i owinąć nimi Matyldę. Bartek, Basia i Edek zebrali dużo liści łopianu i przykryli nimi dygoczącego motyla. Nadal jest mi bardzo zimno, ale moje skrzydełka nie działają. Popatrzcie, są kompletnie zniszczone. Matylda zaczęła płakać. Słońce zrobiło się przykro szlochającej Matyldy, więc zbliżyło się, by ogrzać jej skrzydełka. Wkrótce Matylda była całkiem sucha, a skrzydła działały jak nowe. Hurra! Nareszcie jestem sucha i jest mi ciepło. Dziękuję ci, słoneczko, powiedziała z uśmiechem Matylda. Bardzo cię przepraszam, Matyldo, powiedział Edek.
Obiecuję, że następnym razem nie będę zbierał wszystkich borówek. Chcę, żebyś wzięła te. Dziękuję. A może się nimi podzielimy? Biegnijmy do domu upiec borówkowe ciasto. Przyjaciele poszli do domu Matyldy i natychmiast wzięli się do pracy. Pozbyli się wszystkich liści i porządnie umyli borówki. Łyżki mieszały, a patelnie hałasowały do czasu, gdy kuchnię wypełnił smakowity zapach borówkowego ciasta. Przepyszny deser wkrótce był gotowy. Staś, Baltazar i Robert dołączyli do przyjaciół. Wszyscy siedzieli przy stole i rozmawiali do późnej nocy. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wróżkowe karty. Motylek Matylda miała swoją ulubioną grę w karty. Na 16 kartach znajdowały się śliczne wróżki. W żółtych, niebieskich, różowych, zielonych, pomarańczowych, czerwonych, fioletowych i błękitnych sukienkach. Każda karta miała swoją parę. Dziewczynki bawiły się nimi przez cały czas. Chrząszcz Staś wymyślił okropny kawał. Mógłbym porysować wszystkie karty! Pomyślał, ale nie miał odwagi tego zrobić. Postanowił namówić do tego Baltazara. Baltazarze, czy porysowanie ślicznych kart Matyldy nie byłoby zabawne? Niemądry trzmiel podstępnie zachichotał i wziął do ręki zielony mazak. Dorysował uroczym wróżkom wąsy, rogi, widły i ogony. Gdy Matylda zobaczyła swoje karty, krzyknęła z przerażenia. Co się stało z moimi ślicznymi kartami? Zapytała przerażonym głosem i zaczęła szlochać. To okropne! Kto mógł zrobić coś tak strasznego? Zapytała zaskoczona Basia. Ja wiem, kto to zrobił. Tylko Baltazar ma zielony mazak. Powiedziała Klara rozgniewanym głosem. Na jego rękach są zielone ślady. Ty to zrobiłeś? Zapytał zdenerwowany Bartek. To nie było tak. A jak? To wszystko wina Stasia. To jego pomysł. Ale to nie ja rysowałem po kartach. Matylda szlochała, a wiewiórka Remigiusz usiłowała ją pocieszyć. Każdy z was zachował się bardzo brzydko, powiedział stanowczo Remigiusz. Jesteście niesforni! To był głupi pomysł, chłopcy. A gdybyśmy to my zepsuły waszą piłkę? Dodała Klara. Nie byłoby wam smutno? Masz rację, przyznał Staś. Matyldo, zabierzemy twoje karty i spróbujemy zamazać te bazgroły. Zgoda? Zgoda, powiedziała zapłakana Matylda. Staś i Baltazar wrócili ze smutkiem do domu i od razu zabrali się do naprawiania zniszczonych kart. Im bardziej się starali, tym bardziej pogarszali sprawę. Gumując rysunki, zrobili dziury we wszystkich kartach. Bartku, pomocy! Nie mogliśmy pozbyć się rysunków i przez to gumkowanie zrobiliśmy same dziury. Bo mazaków nie da się usunąć gumką. Poprośmy o pomoc Basię. Basiu, pomocy! Nie możemy naprawić kart! Nie pomogę wam. To był wasz pomysł, więc radźcie sobie sami. Nie bądź taka. Staś i Baltazar naprawdę żałują tego, co zrobili. No dobrze, wejdźcie. Chłopcy usiedli przy stole. Tego nie da się naprawić. Chłopcy bardzo posmutnieli. Musimy coś wymyślić, a ja mam już pomysł. Zrobimy nowe karty. Basia położyła na stole białe kartki i wyciągnęła ulubione mazaki. Chłopcy wycinali karty, a Basia usiłowała odtworzyć rysunki. Później Baltazar i Staś starannie pokolorowali wróżki. Wkrótce powstało 8 nowych wróżek, a każda z nich miała swoją parę. Ładnie rysujesz, Basiu!
Oddajcie je Matyldzie i ją przeproście. Matyldo, zobacz, zrobiliśmy dla ciebie nowe karty. I Basia rysowała, a my kolorowaliśmy. Będziesz znowu naszą przyjaciółką? Gdy Matylda obejrzała wszystkie karty, na jej twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Powiedziała i zaprosiła chłopców do środka. Wkrótce dołączyli do nich Bartek, Basia i Klara. Zabawa nowymi kartami trwała do późnego wieczora. Znowu byli najlepszymi przyjaciółmi. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Robot. Pewnego jesiennego poranka chrząszcz Franek odwiedził swojego przyjaciela Stasia. Staś bardzo ucieszył się na jego widok. Mam coś dla ciebie, powiedział tajemniczo Franek i podarował Stasiowi małe pudełko. Podekscytowany Staś szybko otworzył prezent. W środku był srebrny robot. Zrobiłem go dla ciebie. Potrafi chodzić, wydawać śmieszne dźwięki i ma kolorowe lampki. Staś był zachwycony prezentem. Dziękuję, Franku. Będę się nim opiekował. Franek został u swojego przyjaciela przez 3 dni. Dużo rozmawiali, grali w piłkę, jedli pyszne przekąski i chodzili na długie spacery. Pod koniec 3. dnia Franek pożegnał się ze Stasiem i wyruszył w drogę. Mały chrząszcz poczuł się bardzo samotny. Ale nie był długo sam, bo wkrótce do jego drzwi zapukał ślimak Bartek. Cześć, Stasiu. Zagramy w guziki? No pewnie, ale najpierw chciałbym ci coś pokazać. Powiedział Staś, po czym wspiął się na krzesło i zdjął robota z półki. Ale krzesło się rozkołysało, a nowa zabawka wypadła mu z ręki i rozbiła się na milion kawałków. Ojej, mój robot! Teraz jest zepsuty! Krzyknął Staś. Spróbujemy go poskładać, zaproponował Bartek. Zgoda, odparł nadąsany Staś. Chłopcy bardzo się starali, ale nie zdołali połączyć ze sobą wszystkich kawałków robota. Zawołajmy Edka, on wszystko naprawi, powiedział Bartek. Chłopcy wybiegli z domu w takim pośpiechu, że zapomnieli zamknąć drzwi. Wkrótce dotarli do domu Edka. Cześć, Edku! Proszę, pomóż nam! Franek podarował mi robota, ale spadł na ziemię i rozbił się na kawałki. Ty na pewno go poskładasz! Prosił zatroskany chrząszcz. Przykro mi, ale jestem bardzo zajęty. Obiecałem Laurze, że naprawię jej rower. Przyjdę do ciebie jutro, zgoda? Odparł Edek. Dopiero jutro? No dobrze, niech będzie. Przytaknął Staś. Bartek i Staś pożegnali się z Edkiem i poszli do domu. Gdy byli daleko, obok domu Stasia przechodził Robert. Zdziwił się na widok otwartych drzwi i wszedł do środka. Zauważył zepsutego robota, usiadł na podłodze i cierpliwie składał wszystkie części. Zmartwiony Staś leniwie wszedł do swojego domku, ale na widok robota odzyskał dobry humor. Robot znowu chodził, wydawał dźwięki i świecił. Był jak nowy. Cześć, Robercie. Skąd tu się wziąłeś i co się stało z moim robotem? Przechodziłem obok i wszedłem do środka, bo drzwi były otwarte. Zobaczyłem zepsutego robota i go naprawiłem. Odrzekł dumnie Robert. Staś był tak szczęśliwy, że podniósł Roberta i 3 razy podrzucił go w górę. Hurra! Jesteś bardzo mądry, Robercie! Dziękuję! Nazajutrz Staś zaprosił Basię, żeby pokazać jej nowego robota. Pojawił się też Edek, ale nie musiał go już naprawiać, ponieważ zabawka działała jak nigdy. Staś już nigdy nie trzymał robota na półce.
żeby z niej nie spadł. Znalazł mu bezpieczne miejsce na małej szafce tuż obok swojego łóżka. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piłkarski mecz. Pewnego dnia Stasia obudziło pukanie do drzwi. Staś, to ja, Franek! Mały żuk wyjrzał na zewnątrz i zobaczył swojego kuzyna. Cześć, Franek, miło cię widzieć! Powiedział Staś, ściskając Franka. Przyniosłem to dla ciebie. Piłka, hurra! Żeby zagrać mecz, musimy mieć drużyny, powiedział Franek. Powiedzmy więc naszym przyjaciołom, że stworzymy drużyny, zaproponował żuk. Chłopcy zaprosili do gry wszystkich przyjaciół. Zapukali do każdego domku. Nim dotarli do skraju lasu, mieli już dwie drużyny. Alfonso zgodził się być sędzią. Zróbmy dla chłopców piłkarskie koszulki, zaproponowała Róża. Jedna drużyna zagra w niebieskich, a druga w czerwonych. Piłkarze poświęcili cały tydzień na treningi. Uszyłyśmy dla was koszulki, powiedziała Klara i podała je Stasiowi. Dziękujemy, powiedzieli piłkarze i założyli nowe stroje. Basia i Róża ustawiły ławkę, na której zasiedli kibice. Alfonso zagwizdał po raz pierwszy i mecz się rozpoczął. Biegnij, Bobby! Krzyknął Staś. Podaj do mnie! Zawołał Bobby. Hurra! Krzyknęła z radości niebieska drużyna. Niebiescy gola! Czerwoni gola! Wołali kibice. Franek, to nie fair! Nie możesz dotykać piłki ręką! Narzekał Baltazar. To prawda, Franek, musisz grać zgodnie z zasadami, powiedział sędzia. Mecz był bardzo zacięty. Niebiescy prowadzili 3-2, gdy gra znowu została przerwana. Franek mnie przewrócił, poskarżył się Bobby. Tak, widziałem to, zgodził się Alfonso. Usunę cię z boiska, jeśli jeszcze raz złamiesz zasady. Drużyna Stasia była coraz bliżej zwycięstwa. Franek zbliżył się do bramki rywala. Strzelę gola! Zawołał Franek, popychając Bartka. Obaj chłopcy przewrócili się na ziemię, a Franek krzyknął z bólu. Ała, moja ręka! Koledzy podbiegli do niego. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Klara. Gdybyś się nie zranił, wyrzuciłbym cię z boiska, powiedział Alfonso. Wiem, powiedział ze smutkiem Franek. Ale ręka naprawdę mnie boli. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. Złamałeś rękę. Muszę ją unieruchomić. Będziesz nosić bandaż 4 tygodnie. Musisz na siebie uważać. Niebiescy wygrali mecz. Musimy trochę poczekać z rozegraniem rewanżu, powiedział Staś i poklepał Franka po plecach. Nie przejmuj się, wkrótce będziesz zdrowy. Przepraszam, że nie grałem zgodnie z zasadami. Franek pociągnął nosem. Obiecuję, że będę grał fair, gdy ręka mi wyzdrowieje. Wtedy rozegramy jeszcze jeden mecz. Powinniśmy coś narysować na gipsie Franka, powiedziała z uśmiechem Basia. Chodźmy do mnie coś zjeść. Wszyscy przyjaciele poszli do domku Basi. Wyjęli flamastry i namalowali śmieszne rysunki na gipsie Franka. Gdy doktor Sowa mi go zdejmie, zachowam gips na pamiątkę, powiedział Franek. Wszyscy przyjaciele usiedli przy stole i zjedli przepyszne biszkopty. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Morska przygoda.
Pewnego letniego dnia Biedronka Basia i Ślimak Bartek znaleźli kolorową książeczkę. Było w niej mnóstwo zdjęć morskich zwierząt. Ryb i krabów. Było też dziwne zwierzę, którego Bartek wcześniej nie widział. To ośmiornica, ale też nigdy żywej nie widziałam. A może wybierzemy się nad morze? Zapytał uradowany Bartek. Bartek, ale my nie wiemy, gdzie jest morze. Już wiem. Zapytamy doktora Sowę. On wie wszystko. Doktorze Sowo, jak możemy dostać się nad morze? Musicie wybudować łódź i popłynąć strumieniem. On zaniesie was do rzeki, a ta prosto do morza. Bartek i Basia podziękowali doktorowi Sowie za radę i szybko zabrali się do pracy. Trzy pisklaki z radością pomogły im zbudować łódź. Przyjaciele wskoczyli na pokład. Strumień i rzeka ponieśli ich do morza. Hurra! Zobaczymy morze! Wiatr pchał ich łódź w dół strumienia i rzeki. Nie minęło wiele czasu, gdy ich oczom ukazało się błękitne morze. Jesteśmy! Zawołał Bartek. Wyciągnął łódź na brzeg i przywiązał ją do palmy. Chodź, Basia! Zanurkujemy na samo dno morza! Pod powierzchnią wody przyjaciele zobaczyli mnóstwo różnych zwierząt. Zauważyli dużego kraba i popłynęli za nim na powierzchnię. Przepraszam, powiesz nam, gdzie możemy znaleźć prawdziwą ośmiornicę? Zapytała Basia. Złapcie się za moje szczypce, a pokażę wam małą wysepkę, gdzie ośmiornice lubią wypoczywać. Krab pokazał im, o którą wyspę chodzi i odpłynął. Ośmiornica była dużo większa niż przypuszczali. Wystraszyli się jej. Bartek i Basia schowali się za dużym kamieniem. Wtedy ośmiornica wpadła na dobry pomysł. Pozbierała kamyki i zaczęła nimi żonglować swoimi ośmioma ramionami. Mała Biedronka i Ślimak wyskoczyli zza kamienia. Podejdźcie bliżej, powiedziała ośmiornica. Pokażę wam najładniejsze kamyki na mojej wyspie. Bartek i Basia szybko zaprzyjaźnili się z ośmiornicą i świetnie wspólnie się bawili. Musimy już wracać, powiedziała Basia. Do widzenia, miło było cię poznać. Pa, pa, odpowiedziała ośmiornica i każdemu dała po błyszczącym kamyku. Bartek i Basia wskoczyli do łódki i próbowali wiosłować, ale było im bardzo ciężko. O rety, nie zdołamy wrócić. Będziemy musieli wysiąść z łódki. Basia naprawdę się bała. Bartku, mówiłam ci, że nie powinniśmy oddalać się od domu. Basiu, miałaś rację. Ale wtedy kamień zaczął się ruszać. Czemu jesteś taki smutny, mały ślimaku? Zapytał kamień. Bartek roześmiał się. To nie był kamień, tylko żółw. Moje przyjaciółki, tęczowe ryby rozpoczynają długą podróż. Popłyną aż do źródeł strumienia. Z radością zabiorą was ze sobą. Bartek i Basia pożegnali się z żółwiem i usiedli na grzbiecie ryby. Wszyscy ruszyli w stronę domu. Zrobiło się już ciemno, gdy ryby dotarły w pobliże domku Basi. Bartek i Basia podziękowali rybom, a one odpłynęły. Widzisz, Basiu? Wszystko dobre, co dobrze się kończy, zauważył mądrze mały ślimak.